Zacznijmy może od tego, jakbym poprosił trenera o parę słów na temat tego meczu, jakie są oczekiwania i jak wyglądają przygotowania to ostatnie tuż przed tym meczem. No jest to bardzo ważny mecz, ostatni mecz w naszej grupie, naszej drużyny. Gramy to z teoretycznie najsłabszą drużyną, natomiast ponieważ mamy tylko dwa zwycięstwa, liczymy na zwycięstwo. I będziemy grali na pewno z ogromnym zaangażowaniem, z dużym respektem dla przeciwników. Si tu peux dire comment tu vois le rugby polonaise et quelle perspective au cas où, si tu peux donner ton avis. Dzień dobry. Après, le regard que je peux porter sur le rugby polonais, il est que je ne suis pas toujours là et c'est quand même assez difficile. Nie jest obecny w Polsce, więc jest mu ciężko mówić o rugby polskim. Natomiast to, co widzi... Ça fait quand même maintenant plus d'une dizaine d'années que je viens. Et donc, aujourd'hui, l'équipe de Pologne a vraiment, vraiment changé, puisque c'est que des jeunes joueurs qui composent cette équipe. Od 10 lat obserwuję ewolucję polskiego rugby i ona zrobiła ogromny postęp, ponieważ jest już to drużyna zrobiona z młodych zawodników, którzy są już wyszkoleni pod tą drużynę. I pour avoir vu la vidéo hier du dernier match de l'équipe de Pologne contre la Belgique, il y a quand même une évolution importante du jeu dans le fait que il y a encore quelques années c'était quand même un jeu beaucoup plus basé sur le combat, sur le jeu au pied. Aujourd'hui je crois que dans ce match l'équipe de Pologne a marqué 4 essais ou 3, au moins 3 essais avec une continuité dans le jeu et donc il y a une évolution importante de cette équipe. Oglądaliśmy wczoraj mecz, analizowaliśmy mecz na wideo, ostatni mecz, który graliśmy z Belgami. Widać tam bardzo dużą zmianę, bardzo dużą ewolucję już tej gry reprezentacji Polski. Nie opartą tylko na sile, jak kiedyś było to, jak grało polskie rugby i na wysokim kopie i na ura. Tylko była już to koncepcja jakaś gry i zdobyte punkty, trzy przyłożenia, które były, to były po wielokrotnym przemieszczaniu się i to były zdobyte punkty poprzez grę w rugby, a nie tylko siłową i kop na nogą. Także jest to ogromna ewolucja. Maintenant, je suis pas sûr que tous les clubs jouent comme ça. Natomiast nie jest pewien, czy tak gra się również w klubach i il faudrait qu'il y ait aussi cette évolution parce que cela permettrait aux joueurs de progresser dans tout ce qui est technique et efficacité. Ça profiterait aux joueurs dans l'efficacité technique. C'est-à-dire que dans tous les gestes, aujourd'hui, les progrès de l'équipe de Pologne devraient être réalisés dans leur efficacité technique. Ils ne sont pas assez efficaces, que ce soit sur les rucks, que ce soit sur les soutiens, que ce soit sur... Il faut qu'ils aient, par rapport aujourd'hui, ils ont la circulation, il leur manque, il faut qu'ils progressent dans cette efficacité. W tej chwili chodzi o to, żeby w klubach również to co gra reprezentacja, przeszło to na kluby i poprawiło się jeszcze nie tylko ten plan poruszania się, który reprezentacja już w miarę to robi dobrze, ale również jakość rozgrywania raków, moli i tutaj chodzi już o aspekt bardziej techniczny w grze na kontakcie. Tu musimy poprawić tą naszą jakość i w tym kierunku musimy szkolić naszych zawodników w klubach. Et pour conclure, je vais conclure
d'une façon en perspective, c'est aujourd'hui, vous savez que le rugby est aux Jeux Olympiques. Chcę również nawiązać, zakończyć tą swoją analizę. Wiadomo, że rugby w tej chwili jest już również sportem olimpijskim. Et donc c'est le rugby à 7, mais il n'empêche que c'est toujours du rugby avec les mêmes règles. Et je crois qu'il faudra que tous les pays, et dont la Pologne, qui vont avoir des aides de la part des CIO et des CNO, des comités olympiques, eh bien, ça doit leur permettre, et ça devrait, ça doit, moi je dis que ça doit, leur permettre de encore progresser, de faire progresser les joueurs et de développer encore plus le rugby pour que toutes ces nations progressent et aient du rugby, parce que je connais dans plein de nations aujourd'hui cette évolution, et donc j'espère que la Pologne y rentrera aussi dedans. Jean-Claude, właśnie kończąc tą swoją wypowiedź, chcę również powiedzieć, że to rugby siódemkowe, ponieważ jest to sport olimpijski, należy wykorzystać tą pomoc komitetów olimpijskich do rozwoju rugby. Nie mówi tu, nie zaznacza siódemki rozwoju rugby, bo to jest te same przepisy, ten sam sport, i nie nastawiać się tylko na siódemki, ale również do rozwoju rugby generalnie. I to musimy wykorzystać poprzez właśnie szkolenie, poprzez dynamiczne jakieś wprowadzenie naszego sposobu myślenia do rugby, generalnie do rugby, bez podziału. Ja jeszcze zapytam, bo to na pewno będzie interesować wszystkie krakowskie media odnośnie pozycji łącznika Młyna i osoby Konrada Jarosza, który jest jedynym reprezentantem z Krakowa. Jakie Konrad ma szansę, żeby się pojawić w składzie meczowym? Konrad na pewno będzie w składzie 22 zawodników, ponieważ mamy taką sytuację kadrową, na 100%. Jeśli chodzi o wyjście na pozycji numer 9, dzisiaj z całą pewnością muszę powiedzieć, że nie będzie to wyjście na pewno w pierwszym składzie, ponieważ mamy Cedryka Wessier, który jest, można powiedzieć, najlepszym naszym zawodnikiem, więc rywalizuje, ma bardzo wysoko postawioną poprzeczkę. Natomiast wyjdzie na boisko na pewno. Czy ten mecz przy sztucznym oświetleniu to będzie utrudnienie dla kadry? No, podejrzewam, że to jest takie samo utrudnienie dla przeciwnika. Jeśli nie trenujemy przy świetle, a gramy przy świetle, to na pewno jest to zaskoczenie. Może być to zaskoczenie dla zawodników. No, jak w każdej dyscyplinie, jeśli pan będzie trenował dzień, a potem gra pan w sali, no to jest różnica. Dzień na boisku. Pani trener, trener podejmuje takie ryzyko? No, przede wszystkim ze względu na to, że jest to telewizja i zależy nam na tym, żeby popularyzować ten sport, i telewizja pokaże to w odpowiedniej godzinie, w godzinie, gdzie jest pewnie największa możliwość oglądania tego meczu, i tylko dlatego na pewno zależy nam na rozegraniu meczu w takich warunkach. Jesteście faworytem niewątpliwie tej konfrontacji. Myśli pan, że zawodnicy dobrze się będą czuli w takiej roli? Czy pan raczej w rugby trudno jest mówić o faworytach takich realnych, bo my przegraliśmy mecze wchodząc z grupy niższej do wyższej, dwa, a potem wygraliśmy trzy po kolei, więc tylko na porażkach drużyny budują zwycięstwa, i Holendrzy, mając dwie porażki, na pewno zmobilizują się bardziej i będą szukali meczy u zespołów, które nie są tak wysoko postawione w rankingu jak my, bo my nie odbiegamy daleko od rankingu światowego od Holendrów. Jakie będą zmiany pierwsze 15 w porównaniu z Belgiem? Na pewno zabraknie Donalda Gargasson i Toma Jankowskiego, którzy nie mogli dojechać na mecz. Pozostałe nie będą wielkie zmiany. A ligowo jak się Holandia mieści w porównaniu do Polski? Ligowo, znaczy Holendrzy mają swój system rozgrywek bardzo ciekawy, ponieważ grają już od stycznia swoją ligę. Mają dobrych parę zespołów opartych na zawodnikach mających pochodzenie z Afryki Południowej. Jest trochę Nowozelandczyków, mieli trenerów zagranicznych z Nowej Zelandii, z Wysp. Mają również zawodników grających na Wyspach.
Także jest to na pewno drużyna, która będzie mocną drużyną i przede wszystkim trenerem tej drużyny jest Jean Vidal, który pisał teoretyk, wielki teoretyk rugby francuskiego, bardzo dobry trener i wiem, że wprowadza swoją myśl już od roku i z tego co wiem ma trochę kłopotów, ponieważ to jest to trochę zmiana systemu gry, który preferowali Holendrzy, natomiast na pewno jest to rugby już nowoczesne i interesujące. Czyli co, to w trakcie tej drogi, którą Polska już przeszła? Mam nadzieję. Powiedział pan, kogo nie ma, to i zastąpi. Kto ich zastąpi? No, jeśli chodzi o Gargasona, no, mamy tutaj zawodników grających w Polsce, którzy jest Tomek Stępień prawdopodobnie, albo Rafał Szejber. Jeszcze nie podjąłem decyzji. To, jeśli chodzi o Toma Jankowskiego, jest Tomek Hebda, jest Paweł Znajdek i Stanisław Niedźwiecki. Dziękuję. Dziękuję bardzo.